gesty. W epoce filmu Niemego, to jest film z Charlie Chaplinem, musiały być opracowane w taki sposób, żeby wszyscy mogli je po prostu dobrze rozumieć. Gesty, taki jest tytuł tego filmu, jest kontynuacją filmu Gesty i Sixtyna. Wszystkie konieczne linki znajdują się tutaj pod tym filmem. Będę chciał w tym filmie, korzystając z książki Claude'a Schmidta Gest w średniowiecznej Europie, parę słów powiedzieć na temat tego, czym jest gest i więcej po prostu o znaczeniu gestu. Nie będę jednak się zagłębiał w historyczne znaczenie i rozwój pojmowania gestu, który proponuje Schmidt. Wspomnę tylko po prostu o tych elementach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to oczywiście bardzo polecam jeszcze raz tą książkę. Zacznijmy od takiej sceny, która rozgrywa się w Rzymie. Jest rok 981. Sytuacja, w której cesarz Otton II spotyka się z przyszłym królem Franków, Hugonem Capetem. W trakcie tego spotkania cesarz położył swój miecz na składanym krześle, które było obok księcia, pomiędzy nim a tym księciem. I ponieważ chciał wykonać pewien gest pojednania w stosunku do tego księcia Hugona, ucałował go na znak jakby przebaczenia tych wszystkich żali. Następnie obrócił się, by poprosić o miecz, a książę, odsunąwszy się nieco, pochylił się, by go wziąć i ponieść za królem. To opisuje mnich opactwa świętego Remigiusza Richter, który właśnie relacjonuje tą scenę. W ten sposób, pisze Schmidt, gest wykonany przez niedopatrzenie mógł nawet bez rytualnej ceremonii symbolicznie uczynić księcia człowiekiem cesarza. Żeby temu zapobiec, biskup, który widział, co się dzieje, podniósł się i sam wziął ten miecz, niosąc go za cesarzem. W ten sposób Hugon, który będzie za chwilę królem Franków, uchronił się przed istotnym gestem, który był gestem bardzo znaczącym. W tym czasie, w czasie, kiedy opisuje Schmidt historię, czy rozpoczyna historię gestów, mówimy o wieku XI, X, XI, XII, jeszcze może XIII, rzeczą oczywistą jest, że gest będzie bardziej istotny niż pisanie czy czytanie, ze względu na mniejszy procent jakby czytających czy piszących. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że chodzi o pewne proporcje pomiędzy tymi elementami. Gest ma istotne znaczenie. Gesty angażują człowieka bardziej niż pisanie. Obraz w przeciwieństwie do tekstu nie może jedynie wspominać. Musi pokazywać. Przedstawienie gestu zależy jednak zarówno od kompozycji i struktury obrazu, tak pisze Schmidt, czytam teraz jego książki, jak i od wyników dokonanej przez malarza obserwacji gestów rzeczywistych. Rzecz jest w tym, że Schmidt wymyślił sobie taką metodę, mianowicie ponieważ trudno jest mówić o tym, jakie jest znaczenie gestów na podstawie gestów, że tak powiem, rzeczywistych, bo ich po prostu nie ma. One zostały tylko zapisane w poszczególnych obrazach, w poszczególnych kodeksach, w poszczególnych ilustracjach, które możemy po prostu analizować. No i Schmidt po prostu robi coś takiego, że zbiera te wszystkie obrazy gestów, próbuje je ze sobą łączyć, próbuje ze sobą grupować i próbuje się zastanawiać, oczywiście w kontekście literatury, którą ma na dany temat, wyjaśniać, co one znaczą, w jakich sytuacjach one były, te gesty,
wykonywane. Ale podstawową zasadą w średniowieczu, w którym analizuje Schmidt te gesty, było to, że gesty służą wyrażaniu ukrytego wnętrza osoby, czyli jakbyśmy powiedzieli stanów duszy, jego cnót i przywar. No tak twierdzi Schmidt w tym czasie, w tej epoce, na podstawie tych gestów można było bardzo wiele mówić o danym człowieku. Problematykę tych znaczenia gestów proponuje Schmidt podzielić na trzy jak gdyby części. Po pierwsze, że gest jest traktowany jako wyraz duchowych poruszeń, czyli może stanowić przekaz tego, co niewidzialne. Po drugie, zajmuje się znaczeniem gestu i jego używaniu w przestrzeni porozumiewania się pomiędzy ludźmi. No i w końcu kwestia trzecia, mianowicie kwestia wykonywania tych gestów, czyli w jaki sposób należy poszczególne gesty wykonać, ażeby one były prawidłowo odczytane. I tutaj pojawia się po raz pierwszy pojęcie gestus, łacińskie pojęcie gestus. Oczywiście mówimy cały czas o kulturze łacińskiej, a więc te słowa i te pojęcia wszystkie są oczywiście z języka łacińskiego, rozumiane jako właśnie gest, ale uwaga, to ciekawe, mają oprócz sensu, oprócz znaczenia, oprócz swojej racjonalności, gestus ma również wartość, ma również sens wartościujący. Idąc dalej, Schmidt proponuje wprowadzić cztery następujące pojęcia. Gestus, rozumiany właśnie jako gest, słowo motus, które jest często używane zamiennie w stosunku do gestus, choć w przypadku motus chodzi tutaj oczywiście o kwestię ruchu, kwestia ruchliwości. Później mamy trzecie pojęcie, gestykulatio. Gestykulatio w kulturze średniowiecznej po prostu oznacza pewien nadmiar, pewne niepotrzebną część, która nie musi być jakby pokazywana. Stąd też nie było gestykulacja nie było traktowane jako opis tego, jak się człowiek zachowuje, jakie ruchy wykonuje, tylko gestykulacja było rozumiane jako coś, co jest niepotrzebne, bezładne, próżne, zbędne. No i w końcu czwarte pojęcie gesta w liczbie mnogiej, służące jako właściwie zdarzenia, tłumaczone jako gest. Ponieważ średniowiecze jest bezpośrednim następcą antyku, w związku z tym Schmidt proponuje wprowadzenie pojęcia przestrzeni gestu oraz drugie pojęcie modelu obywatelskiej przestrzeni gestu. Chodzi mu po prostu o to, że w obrębie kultury antycznej, myślimy tu o Rzymie lub o Grecji, istniało coś takiego rzeczywiście, co można by nazwać przestrzenią gestu, rozumianego jako miejsce, jako właśnie ta przestrzeń wymiany informacji za pomocą gestu. Tak to należy rozumieć. W związku z tym zastanawia się Schmidt, jak w takim razie tą przestrzeń gestu i tą komunikację rozumieli klasycy antyku, Arystoteles czy też Platon. No i próbuje w poszczególnych tych dziełach znaleźć jak gdyby te wszystkie elementy. We wszystkich tych świadectwach, które dotyka, stwierdza, że istnieje pewna wspólna cecha, mianowicie, że użyteczność wszystkich części ciała ludzkiego jako całości, która podlega duszy, że to dusza jakby steruje tymi elementami, które są ciałem. W kulturze antycznej istotnym również było przekonywanie innych do swoich racji, czyli retoryka. W związku z tym naturalną rzeczą jest pytanie o to, na ile gest jest połączony z mową, na ile należy gest łączyć z mową.
No, można by się zastanawiać i myśleć, że jeżeli teraz obserwujemy po prostu mówiącego człowieka, to jego gesty często mogą wzmacniać tą mowę, czyli że jest jakieś połączenie. Niemniej jednak jest to chyba pozorne, z tym, że tak twierdzi Schmidt, który uważa, że gesty nie wynikają z mowy, nie są ze sobą, z tą mową w sposób taki bezpośredni, związany. Nawet wtedy, kiedy mówię teraz do Was, poruszam ręką, jakby wzmacniając pewne poszczególne elementy, ale nie potrafię przez to dowieść, że z mowy wynika gest. Wchodząc do wieku już VI, jesteśmy w momencie, kiedy w średniowieczu pojawiają się i zakładane są nowe klasztory, czyli takie miejsca, w których gromadzą się mnisi, którzy nie tylko pracują, nie tylko modlą się, ale również i pracują. I pojawia się więc święty Benedykt, pojawiają się również inni założyciele poszczególnych klasztorów. No i w związku z tym pojawia się również problem, w jaki sposób tych mnichów, którzy przychodzą, czy młodych ludzi, którzy przychodzą do klasztoru, w jaki sposób ich wychowywać. Dalej istnieje pojęcie, i ono jest aktualne, że części ciała są podległe duszy i że niewidzialne przekazujemy przy pomocy widzialnych części ciała i ruchu, czyli gestu. Ale pojawia się nowa jakość, że tak się wyrażę, którą Schmidt mówi tak. Od początku ta duchowa wspinaczka, czyli droga do doskonałości, którą proponują poszczególni mistrzowie duchowości, ukazana jest jako rodzaj dramatu ciała, którego aktorem jest mnich, a widzami Bóg i aniołowie. I tu jest jakby następny istotny element, bo wychodzi jakby na to, że tym gestom, które wykonują mnisi, czy ludzie w ogóle, nie tylko jest to kwestia drugiego człowieka, do którego się mówi, ale również obserwa, że ten gest jest widziany również przez Pana Boga, jak mówi w jakimś sensie Benedykt. Świętego Ambrożego, świętego Augustyna, świętego Boecjusza, świętego Benedykta i wielu innych pojawia się coś, co streszcza się w tym, co święty Augustyn mówi tak. Jest możliwe, że umiejętność modulacji jest tym, co umiejętność właściwego poruszania się, która pozwala rozkoszować się ruchem i znajdować w nim upodobanie. Czyli oprócz tej kategorii komunikacyjnej, oprócz kategorii utylitarnej, czyli tej funkcji gestu, oprócz tego, że gesty mają również funkcję moralną, pojawia się również zadowolenie z wykonywanego ruchu, czyli nawet zachwyt nad tym, w jaki sposób to się robi, co może stanowić istotny element właśnie jeśli chodzi o wychowanie młodych adeptów klasztorów. Rozwój retoryki i muzyki, co jest istotne, powoduje zmianę refleksji o geście. Najbardziej doskonałą formę znalazło to w dziele Remigiusza z Auxerre. To jest mnich, który mieszkał w Saint-Germain. I w szkołach klasztornych, które uczyły tych młodych mnichów panowania nad swoim własnym ciałem po to, żeby raz tworzyć drogę doskonałą drogę do Pana Boga, ale również, żeby odkrywać tajniki przekazywania innym ludziom tego, co jest niewidzialne. Pojawiają się różnego rodzaju historyjki, które mają im zapaść w pamięć, mają ich uwrażliwić na pewne elementy. I tu jest jedna taka historyjka, którą tu przeczytam w całości. Ona oto również gadła, to jest najwymowniejsza z wszystkich młodych dziewcząt, nieumiarkowana, to jest lubieżna i zmysłowa, ze zgubnym przepychem, groźna, zachowuje się z lekkomyślnością tancerki,
Zachowuje się, to znaczy porusza się, groźna, to znaczy szybka, z lekkomyślnością tancerki, to znaczy z ruchliwością kuglarzy. Niektórzy rozumieją tancerki jako mianownik. Różnica pomiędzy ruchem i gestem jest taka, że ruch dotyczy całego ciała, podczas gdy gest dotyczy właściwie rąk i innych członków. Ten fragment może wydaje się być dziwaczny, ale w ten sposób definiuje się dokładnie, czym jest nieumiarkowaność, czym jest szybkość, jaka jest relacja pomiędzy tymi wszystkimi elementami, a pewnymi cechami, czy wrażeniami, czy też stanami psychicznymi, co później będzie bardziej dokładnie rozwinięte. Dochodzimy w końcu do najważniejszej postaci w tej książce, jakby z mojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia poszukiwania jakby pełnego opisu gestu chyba również, mianowicie do postaci Hugona od świętego Wiktora. To był człowiek, który żył w wieku XII, był mnichem, wstąpił do opactwa Saint Victor i został opatem i tam właściwie spędził całe swoje życie. Napisał mnóstwo różnych książek, które służyły różnym duchowym, ale też i praktycznym rzeczom. Benedyktyni, jak pewnie wiecie, łączą ściśle pracę z modlitwą, ale to, co najistotniejsze, znaczy z tych, jeśli chodzi o książki, to jest książka De Institutione Novitorum, czyli Dyscyplina Nowicjuszy. I w tej właśnie książce, ona liczy bodajże 12 rozdziałów, próbuje Wiktor wprowadzić coś, co byśmy dziś z dzisiejszego punktu widzenia nazwali pewną klasyfikacją oraz połączenie, czy wyjaśnienie połączenia gestu z tym, jak się człowiek zachowuje, ale z jego stanami psychicznymi. Zawiera również ta książka, ta publikacja, jedną z najdłuższych, najbardziej obszernych, bardziej najdłuższych, tylko najbardziej obszernych definicji samego gestu, i ona brzmi, ta definicja, tak, mianowicie, przepraszam, gest jest ruchem i konfiguracją członków ciała przystosowanymi do każdego działania i każdej postaci, ale również mającym na względzie według miary i odmiany. Gest jest pewnym ruchem. To żadna nowość, już od czasów antycznych poprzez połączenie retoryki i muzyki wiedziano, że gest jest pewnym ruchem. Ale Hugon połączył gest z działaniem. Czyli mówiąc najprościej, tak jakby ruch powodował pewne działanie. Czyli on nie sam jest jakby działaniem, tylko że powodował działanie. Czy nawet pewnego rodzaju postawy. Gest może być dostrzegany przez kogoś dopiero spojrzenie drugiej osoby, niezależnie od tego, jaka ona jest, tchnie weń życie. Ideę tę rozwija w dalszej części swojego dzieła. Także jak każda rzecz, gest znajduje się w zasięgu wzroku Boga i jest widowiskiem dla innych. To już ten aspekt wiemy. To, co jest również istotne, mianowicie przykłada do gestu cztery miary, mianowicie pierwsze to jest miara stosowności albo niestosowności, jakbyśmy powiedzieli. I to wydaje mi się, że to jest tak jak chyba współcześnie. Niektóre gesty są niestosowne. Może my przekraczamy teraz pewnego rodzaju granice, ale w przestrzeni ściśle skodyfikowanej, przestrzeni gestów w średniowieczu, ta stosowność była tutaj istotna. Następna to jest cecha, to jest celowość. Czyli gest zmierza do spowodowania pewnej postawy lub jakiegoś działania. Trzecią rzeczą to jest pewien modus, jest to takie pojęcie, powiedzielibyśmy, moralne, czyli moc najprościej chodzi tutaj po prostu jako, no, jeżeli, żebyśmy nadmiarę czegoś nie robili. Są pewne gesty, nawet myślę, że współcześnie one też chyba, no, nawet pewnie nawet bardziej
kiedy są wykonywane ponad miarę, czyli niepotrzebnie. No nie wiem wtedy, czy tak się nie mówi wtedy, że robi się wiocha po prostu. No i oczywiście mamy również ideę czy cechę modalności gestu. Jest on więc pewnym elementem zmieniającym się, czyli ten sam gest może być wykonywany w bardzo różny sposób, a mimo to po prostu nie traci swojego znaczenia. No i to, co jest tutaj jakby najistotne, zbierzamy powolutku do samego końca, to jest to, że pojawiają się tutaj takie schematy, o właśnie tutaj, w których to schematach próbuje się powiązać po jednej stronie pewne cechy psychiczne z pewnymi kategoriami moralnymi, na przykład wyuzdanie poprzez miękki, bezwstydny i mamy pycha z drugiej strony. Niedbałość, rozluźniony, powolny, lenistwo. Niecierpliwość, niespokojny, pospieszny, niestałość. Mimo najprościej, w zależności od tego, od której strony byśmy ten gest rozpatrywali, czyli na przykład, czy leniwy człowiek będzie wykonywał niespokojne ruchy, prawda? Wychodziłoby na to, że chyba nie, raczej będzie wykonywał gesty rozluźnione i powolne. Czy człowiek pyszny będzie niespokojny i pospieszny, czy raczej miękki i bezwstydny, prawda? No i tak dalej. Tu oczywiście tutaj dochodzi do sytuacji, kiedy ta klasyfikacja zostaje jeszcze bardziej rozbudowana i to właśnie jest jakby clue całej pracy Hugona. Mianowicie wprowadza coś w rodzaju złotego środka. Czyli po lewej stronie mamy wady określone, po prawej stronie też mamy określone wady, czyli mamy tutaj po lewej stronie na przykład lenistwo, po prawej stronie mamy niestałość jako te wady. Kiedy będziemy tutaj przybliżać, to gestem będzie pospieszny i powolny z lewej strony, niestałość pospieszny i to, co będzie gestem jakby złotego środka, to będzie poważny i żywy, czyli tworzenie pewnych połączeń. To jest niezwykłe rozwiązanie, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego metodologicznego, bo to jest jakby dążenie do połączenia, do przekraczania pewnych już ustalonych ram, po to, żeby ten system, bo tak sądzę, że chyba do tego zmierzał Hugon, pozwalał na reagowanie bezpośrednio na sytuację, w której człowiek młody zachowuje się w taki czy inny sposób. System Hugona, jak twierdzi Jean-Claude Schmitt w książce Gest w średniowiecznej Europie, jest doktryną, podstawą nauczania nowicjuszy. Jak to ich ostrzega autor przez gestykulowanie łopatkami. Nauczanie to ma ponad wszelką formę rad i zaleceń, która należy stosować spontanicznie. Nie brak jednak serc dość zatwardziałych, by stawiać opór. Tym trzeba stosowne gesty wpajać siłą. Przejście od jednego sensu słowa dyscyplina do innego dokonuje się bez trudu. Mówiąc o przymusie fizycznym, uwaga, Hugon nie waha się przed surowym obrazem kowala, który kuje rozgrzane do białości z żelazo, by mu nadać nową formę. Program pedagogiczny Hugona w pełni odzwierciedla XII-wieczne pogłębienie pojęcia jednostki, jeśli chodzi o gesty zbiorowe. Obowiązek gestów zuniformizowanych i wspólnych zachowuje moc zarówno w kościele, jak i w refektarzu, jak i poza kościołem. Liturgia zespala wspólnotę, która odnajduje się w niej jako jedno ciało. I to oczywiście już jest przestrzeń dla zupełnie innych rozważań, tych nie będziemy tutaj prowadzić. Podsumowując, można przypomnieć to, co następuje. Po pierwsze, ciało jest pomiędzy, jest granicą pomiędzy widzialnym a niewidzialnym. Sposób opanowania gestów pozwala na pokazanie tego, co niewidzialne, ale jednocześnie można by pomyśleć, co się dzieje, kiedy człowiek wykonuje gesty w stosunku do tego niewidzialnego. Jak wtedy przebiega cały ten proces. To na tyle w tej części. Spróbuję
chyba jeszcze zrobić jeden film, który być może będzie jeszcze jedną odpowiedzią na to, jak rozumieć znaczenie gestów. Dziękuję bardzo za uwagę.